Ronaldo czy Mbappé, Francja czy Portugalia? Tego dowiemy się za 90 minut lub więcej. Siemanko, z tej strony też, a dzisiaj obstawiamy mecz Portugalia-Francja. Zostawcie suba i lecimy. No i zaczynają Francuzi. Mbappé pierwszy kopnął piłkę w tym spotkaniu. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Czy wygra stara generacja z Ronaldo na czele, czy też nowa z Mbappé na czele. To jest taki pojedynek dwóch najlepszych europejskich zawodników. Mbappé prawdopodobnie dogoni Ronaldo, ale kto wie. Popatrzmy, bo teraz już szansa tego pierwszego z nich. Ronaldo broni manią. Ależ to była pierwsza i mocna przede wszystkim okazja na prowadzenie. No i teraz Fernandes pole karne, jednak Ronaldo obok bramki. No i rozpocznie manią od 5 metra. Jeszcze tutaj powtórka. O, kompletnie nieudany strzał Cristiano Ronaldo, ale był naciskany, więc można go śmiało wytłumaczyć. No i teraz Magnon, jeszcze do niedawna na ławce w reprezentacji Francji, jednak Hugo Lloris już nie jest bramkarzem numer 1. Teraz Magnon, Kante do Griezmana, Antoine Griezmann w pierwszym składzie od pierwszej minuty. Tchouameni, dobry dribbling, znajduje Mbappé już zaczarował, Mbappé jest szansa, Mbappé! 1-0 dla Francji, ależ doskonała okazja, no i proszę bardzo, Francja na prowadzeniu, ta młodość cieszy się wraz z kolegami. Zobaczmy jeszcze raz powtórce, ależ to zrobił Mbappé, wykiwał, nie spodziewali się, że pójdzie od razu na bramkę Kylian Mbappé, a on zdecydował, że to będzie samotny rajd, no i proszę bardzo, jak najbardziej udana sytuacja. Bruno Fernandes do Silwy, Bernardo Silva na skrzydle, próbuje tutaj coś wyczarować, coś wymyślić, niczym Mbappé właśnie przed chwilą, zaskoczyć rywala. Palafinha, Bruno Fernandes, ależ naciskani są Portugalczycy, chociaż teraz Ronaldo Upamecano doskonale przejmuje. No i Francuzi z piłką, Koundé do Griezmana, Antoine Griezmann. No i znowu znajduje Mbappé wypuścił sobie piłkę, Mbappé będzie kolejna szansa, Mbappé 2-0! Dwie szybkie okazje i dwie bramki od Mbappé, ależ dyspozycja francuskiego napastnika. No i to wygląda jak odesłanie na emeryturę, jeśli chodzi o Euro, Cristiano Ronaldo na tą chwilę. Popatrzmy, wypuścił sobie doskonale tą piłkę. Wiadomo, że z jednym z najszybszych zawodników podczas tego turnieju. No i widać efekty. 2-0 w 16 minucie. Źle to wygląda dla Portugalii, nie ma co ukrywać, ale nie z takich rzeczy się oni podnosili. Silva. Oczywiście warto wspomnieć, że karny Kuby Błaszczykowskiego będzie powtarzany zaraz po tym meczu, także warto oglądać do końca i zostawić subskrypcję. No i zobaczymy, czy Francuzi pójdą jeszcze za ciosem i jeszcze dowalą Portugalczykom, czy też będzie już uspokojenie tego i bronienie wyników. Mbappé do Dembele, oni chyba chcą jeszcze jedną. Popatrzmy, Dembele w pole karne, jednak łapie to Costa, nie łapie. Wypuścił piłkę z rąk, ale na szczęście opanowali to Portugalczycy. Leo, bardzo szybki stoper, jednak teraz nie pokazał swojej szybkości, po prostu odegrał, a nie celnie teraz Silva, jednak naprawia swój błąd. Odbiera piłkę Francuzom, no i popatrzmy, Ronaldo do Fernandesza. Leo, jest szansa dla Portugalii, jednak uspokoili tempo tej akcji z niewiadomej mi przyczyny. Mendes na skrzydle, popatrzmy, podanie po ziemi, tam jest Leo, przekombinował, mógł od razu strzelać. Na pewno bardziej zaskoczony byłby Magnon. No i popatrzmy, Tchouameni do Mbappé, Kylian Mbappé, kolejna szansa na samotny rajd, jednak teraz już Cancelo, oj, jeszcze fauluje Mbappé. To moim zdaniem było na co najmniej żółtą kartkę, bardzo brzydki wślizg. No właśnie, jest żółty kartonik dla Kyliana Mbappé, także niebezpieczna sytuacja, jeśli Francuzi by przeszli gdzieś dalej. Musi uważać już na pewno, ale napastnicy zazwyczaj nie faulują, a teraz szansa, Ronaldo z piłką, Cristiano Ronaldo, mamy strzał, broni manią, doskonale. Ale to była pierwsza taka sensowna odpowiedź Portugalczyków. Jeszcze rzut rożny, popatrzmy. Ale Ronaldo pilnowany przez czterech obrońców. Jeszcze będzie szansa. Silva broni manią po raz kolejny. No i cały czas 2-0 dla Francji. Bruno Fernandes, kolejny rzut rożny. Popatrzmy, tam jest Ronaldo, jednak Upamecano doskonale go przypilnował. Diaz, jeszcze strzał, słupek. Nie wyglądało to tak groźnie. A okazuje się, że proszę bardzo, nawet obrońca może tak doskonale uderzyć. Ronaldo do Falafini, ten do Leo, jeszcze raz Ronaldo okazja, pilnuje go Upamecano, jednak Ronaldo się przedarł, broni manią. Ależ Portugalia teraz przycisnęła mocno Francję, chcą chyba wydusić bramkę kontaktową przed przerwą. Palafinha do Fernandesza, ten do Ronaldo, Ronaldo odgrywa do Falafini, ależ tutaj dobry wślizgnie, będzie kartka. Popatrzmy, odgania tutaj teraz arbiter tego spotkania.
jednego z zawodników Portugalii. No i mamy rzut wolny i oczywiście brak kartki. I Upamecano doskonale to przejmuje. Koundé do Mbappé. Ten jeszcze raz do Koundé. Jest szansa dla Francji. Dembele wysuwa mu się tam dobrze Mbappé. Nie wiem dlaczego do niego nie podaje. Griezmann. No i teraz chyba Griezmann stracił. Tak jest. Jeszcze będzie szansa dla Portugalii. Cristiano Ronaldo. Sam na czterech obrońców, ale nie takie rzeczy Portugalczyk w swojej karierze robił. Ronaldo, no już pokazuje, że nie ten wiek, nie odważył się samotnie tam iść, poczekał na kolegów. Leo, do Vitini, ten do Ronaldo. Ronaldo, zablokowany i mają piłkę Francuzi. Chouameni, do Kante, ten do Koundé i będzie koniec pierwszej połowy tego spotkania. No i zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Czy Portugalia wróci do tego spotkania, czy też Francja dołoży trzecią bramkę i bezlitośnie pozbawi Portugalii jakichkolwiek szans. Leo, przedarł się na skrzydle, teraz rozpędził się, pokazał swoją szybkość. Leo, będzie szansa, ależ tutaj już przesadził między pięciu obrońców. To nie mogło się udać, chociaż teraz doskonale Falafinia przejmuje. Leo jeszcze raz do Ronaldo. Ten znajduje Bruno Fernandesza, ten Silva, no i Silva okazja, Silva! Broni ma nią! Ależ te akcje Portugalczyków naprawdę robią wrażenie, tylko nie są w 100% skuteczne. Finalnie blokuje ich również Manion, teraz jeszcze szansa, no i znowu bramkarz Francji dzisiaj w doskonałej dyspozycji. Naprawdę man of the match jak na razie, może nie licząc Kyliana Mbappé. Falafinie jeszcze na skrzydle, będzie szansa, wrzutkę, ale jest rzut rożny. No i zobaczmy, Fernandes, pole karne, tam jest Ronaldo, teraz troszkę mniej pilnowany Ronaldo, jednak nie zdołał się złożyć dobrze do tego strzału. No i wybijają Francuzi, jednak teraz jeszcze cały czas Portugalia z piłką, Fernandes do Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Wycofuje, jeszcze Silva z piłką, Falafinia, cały czas tutaj na połowie rywala grają Portugalczycy. Falafinia, Ronaldo jeszcze raz z piłką, odgrywa do kolegi z drużyny. Silva i proszę, jakby do tego doszedł Ronaldo, mogłoby być 2-1. Niestety nie udało się kapitanowi portugalskiej drużyny, ale cały czas Portugalczycy z presją na Francuzach. Ronaldo do Fernandesza, Fernandes za szybko trochę, no i przejmują Francuzi. Ależ teraz Portugalia naciska, Vitinha do Ronaldo. Ronaldo odgrywa do Vitini, będzie szansa, Fernandes, bramka kontaktowa, ale co by nie mówić, zasłużyli zdecydowanie na tą bramkę Portugalczycy, doskonała akcja, no i mamy 2-1. No i zaczynają Francuzi, po tej stracie bramki zobaczymy, czy w końcu wyjdą spod topora Portugalii, bo naprawdę Portugalia nam się tutaj rozpędziła niesamowicie. I ja wierzę, że są w stanie nawet wygrać ten mecz jeszcze przed końcem podstawowego czasu. A teraz popatrzmy, bo Francja chce chyba odpowiedzieć. Jest rzutka w pole karne na Mbappé, jednak łapie to doskonale Diogo Costa. No i mają piłkę Portugalczycy, jednak teraz niecelnie. Rozluźnili się jakby po tym zdobyciu bramki kontaktowej. Hernandez przedziera się doskonale między obroną Portugalii. No zdecydowanie najsłabszy punkt Portugalii, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, no to jest obrona. Nie bramkarz, nie pomoc, obrona. A teraz popatrzmy, Silva do Cancelo, znajduje Ronaldo, Cristiano Ronaldo odgrywa piłkę, Bruno Fernandes, jest szansa teraz dla Portugalii, Bruno Fernandes blisko pola karnego, jednak dobry pressing z zawodników Francji, no i proszę bardzo, nic z tego nie wyszło, podanie do Manion, ten do Saliby, Saliba traci piłkę, Ronaldo teraz z szansą, Cristiano Ronaldo, ajajaj, zabrakło troszeczkę i mogłaby być bramka, Griezmann. Zagrywa do Chouameni ma teraz dużo miejsca, no i właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o obronę Portugalii, no w końcu teraz Diaz tam ogarnął sytuację, Fernandes wycofuje do Pepe, Diaz, Palafinia, aj teraz doskonale, Chouameni zablokował to podanie, jednak przejmują Portugalczycy, Vitinha do Ronaldo, Ronaldo będzie szansa, Cristiano Ronaldo przedał się między dwoma obrońcami, Cristiano Ronaldo, 2-2, zasłużony remis dla Portugalii, ależ dyspozycja w tej drugiej połowie. Tak samo zresztą jak i w końcówce pierwszej. No tak naprawdę, gdyby nie te dwie szybkie akcje Mbappé, Portugalczycy grają świetnie. No i Francja sobie z tym ewidentnie nie radzi. Mbappé, strzelec dwóch bramek, mógłby dołożyć, byłby hat-trick. Mbappé teraz się rozpędza, tak jak w pierwszej połowie tego spotkania. Mbappé z szansą, Mbappé! Broni Costa. Trzeci raz nie dał się na to samo nabrać. Przynajmniej on. Zawiodła obrona, natomiast Diogo Costa stanął na wysokości zadania. Ronaldo naciskany przez Upamecano, tam jest faul. Tak jest, faulowany Cristiano Ronaldo.
No i rozpoczną Portugalczycy. Dias do Falafini. Bruno Fernandes znajduje Ronaldo. Ronaldo, jest szansa na trzecią bramkę dla Portugalii. Ronaldo spowolnił za bardzo tempo tej akcji. Chociaż jeszcze odzyskują Portugalczycy. Ronaldo z piłką. Dobry dribbling od tego zawodnika. Jeszcze raz Ronaldo, ależ on jest aktywny jak na taki wiek. No i popatrzmy, niestety nic z tego nie wyszło. Oczywiście dla reprezentacji Portugalii, chociaż jeszcze przejmuje Mendes. Do Vitini, Mendes, Falafinia, jeszcze znajduje Ronaldo. Ronaldo, okazja, nie, przepraszam, Fernandes, ale broni ma nią. No i nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze chyba pozwoli, tak jest, pozwala arbiter rozegrać ten rzut rożny. Ostatnia szansa dla Portugalii, jak nie to dogrywka. Popatrzmy, wybijają to. No i to będzie w takim razie prawdopodobnie dogrywka. No i zaczynamy. Dogrywkę w takim razie, tak jest. Francja rozpoczęła, Rabiot zaczęła Meniego. Takie zmiany mamy, jeśli chodzi o drużynę francuską. Portugalczycy bez zmian. No dobrze się spisywała ta formacja, więc po co tu cokolwiek zmieniać? Griezmann do Turama. Ten do Mbappé. Mbappé teraz z szansą. Między trzech obrońców, zablokowany jednak w końcu przez Pepe. No może jakaś rozmowa z trenerem, schłodzenie głowy. No i proszę bardzo, zaskutkowało. Ronaldo wycofuje. Falafinia. Bruno Fernandes. No i teraz będzie szansa na skrzydło, dobre podanie do Cancelo. Ten jednak decyduje się na zmianę tempa. No i Ronaldo sam z piłką. Ronaldo bez faulu. Aczkolwiek wydawało mi się, że tam było przewinienie. Arbiter jednak widział to inaczej. No był blisko całej sytuacji, także mógł tak stwierdzić. Mbappé do Rabiota. Ten jeszcze raz do Mbappé. Mbappé jest szansa. Znowu rozpędza się ten groźny Francuz. Mbappé, ależ doskonały dribbling. Mbappé już w polu karnym. Mbappé, tam podbiega do niego Dias i co? I karny! Nie waha się tego pokazać arbiter dzisiejszego spotkania. Widział tam przewinienie Diasza. Zobaczmy jeszcze raz, czy było faktycznie przewinienie. No jest tutaj noga podstawiona. Wiadomo, że Mbappé od siebie dodał 3 grosze. No i popatrzmy, Mbappé czy Costa? Mbappé! Słupek! Costa i tak wyczuje jego zamiary, chociaż jeszcze szansa dla Francuzów, bo tutaj mieszają się spalony. Ależ Costa jest fenomenalny w rzutach karnych, to jest niesamowite. Jak on to wszystko wyczuwa, no i nawet Mbappé nie był w stanie mu strzelić bramki. No a teraz Leo do Ronaldo. Szansa na odgryzienie się dla Portugalczyków. Warto też odnotować, że tamten faul na rzut karny był bez żadnej jakiejkolwiek kartki, także pod tym względem akurat dobrze bardzo dla reprezentacji Portugalii. Rabiot do Kante. Kante, doskonały rozgrywający. Znajduje Mbappé, ten do Griezmana, no i koniec pierwszej połowy dogrywki. Zaczynają drugą połowę dogrywki Portugalczycy. Zobaczymy, czy coś się zmieni, czy też dojdziemy do rzutów karnych. Leo wycofuje do Vitini, ten do Diasza. Portugalczycy w teorii powinni mieć przewagę w rzutach karnych z racji właśnie doskonałego w tym aspekcie bramkarza. Natomiast nie wiadomo, każdy mecz jest inny i w każdym meczu może się wydarzyć co innego. Nie wiadomo, czy Diogo Costa jest przygotowany na Francuzów pod tym aspektem. Popatrzmy, u Upamecano teraz dobre przejęcie. Kante, Kingsley Coman, Griezmann próbuje teraz się zabawić niczym Mbappé, no ale niestety nie ma aż takiego potencjału. Silva do Fernandesza, ten do Vitini. Ronaldo wycofuje do Leo, ten do Mendesza, no i będzie szansa dla Portugalii. Coraz bliżej pola karnego rywala są. Fernandes znajduje Bernardo Silva, który oddaje strzał, ale broni ma nią doskonale. No i będzie rzut rożny dla Portugalii. Znowu zaczynają naciskać Portugalczycy. Znowu nie mogą wyjść z tej opresji Francuzi. Jeszcze Ronaldo tutaj próbował uderzyć przewrotką. Ale Upamecano, naprawdę, gdyby nie ten człowiek dzisiaj w obronie, miałaby ciężko reprezentacja Francji. Cristiano Ronaldo na skrzydle jeszcze próbuje. Będzie rzut z autu dla Portugalii. Ronaldo do Bernardo Silva. Ten jeszcze raz do Cristiano Ronaldo. Ronaldo próbuje dośrodkować. Zablokowane to dośrodkowanie. Jeszcze jeden rzut z autu. W niebezpiecznej pozycji dla Francuzów. Palafinia do Fernandesza. Ten znajduje tutaj Bernardo Silva, jednak zablokowany. No i mają piłkę Francuzi. Griezmann. Jeszcze ostatnia szansa. Nie. Przejmują Portugalczycy i jeszcze Ronaldo z piłką. Cristiano Ronaldo zablokowany. Nic z tego nie wyszło. To prawdopodobnie będzie konkurs rzutów karnych. Tak jest. No i zaczynamy. Ronaldo trzyma nią. Ronaldo pewnie. 1-0 w rzutach karnych. Teraz Mbappé. Już jedną jednostkę w tym spotkaniu zmarnował. Mbappé pod cinką. To następny, Bruno Fernandes, czy też Manion. Bruno Fernandes, znowu nie wyczuł Manion, doskonale Bruno Fernandes. Antoine Griezmann kontra Diogo Costa. Antoine Griezmann pewnie również poczną siatkę. Tak jak się to powinno właśnie wykonywać, nie jakieś podbiegi niczym Lewandowski, tylko pewnie wykonywać. Vitinha, znowu ten sam kąt, znowu w drugi poszedł Manion.
Teraz Thuram czy Diogo Costa? Thuram! Również nie wyczuł go. Diogo Costa. No i teraz Bernardo Silva kontra Magnon. Bernardo Silva broni Magnon. Nie trafił Silva tak jak chciał. I teraz Rabiot pod cinką tak jak Mbappé. To się sprawdza. No i teraz decydujący karny. Jeśli obroni to Magnon, to Portugalia zostaje wyeliminowana. Jeśli trafi Leo, mają jeszcze szansę. Leo pewnie. Nie ruszył się nawet Magnon. No i teraz wszystko w rękach Diogo Costy. I ma zapewnić to wszystko Kingsley Coman. Czy to się uda? Popatrzmy. Coman! Francja w półfinale Euro 2024. Niestety tym razem dla Portugalii nie został bohaterem Diogo Costa. A ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmiku. Jeśli pozostawcie łapę w górę i suba. No i lecimy po 2500 subów. Także siemano.